dzisiejszym wyszliśmy na ulicę do naszych mieszkańców, aby prosić ich o wsparcie pod projektem obywatelskim dotyczącym odłączenia naszej świnoujskiej stoczni od Szczecina. A jak wszyscy wiemy, w 2013 roku zostaliśmy na siłę połączeni ze szczecińską Gryfią i od tamtej pory nie dzieje się u nas zbyt dobrze. Dlatego chcielibyśmy, aby znów móc powrócić do normalności, czyli do stanu pierwotnego, abyśmy mogli być jednym samodzielnym zakładem, tak? Co to nam da? Autonomię przede wszystkim, miejsca pracy dla naszych pracowników, dla naszych mieszkańców, dla naszego miasta przede wszystkim podatki, no i odzyskanie marki dla naszej firmy, która niestety poprzez połączenie ze szczecińską stocznią utraciła tę markę. Miejmy nadzieję, że wrócą do nas nasi klienci, nasi kontrahenci, może wrócą też i projekty offshore'owe, ale do tego my potrzebujemy niestety, ale samodzielności. I liczymy na to, że uda nam się odzyskać samodzielność i uda nam się być samodzielnym, autonomicznym zakładem. Dzisiaj zbieranie podpisów, a jakie kolejne kroki? No to przede wszystkim pierwszym krokiem to jest właśnie to odłączenie, żebyśmy byli samodzielną stocznią, żebyśmy mogli po prostu wrócić do tej normalności i odzyskać naszych armatorów. Przede wszystkim to jest obrona przed kolejnymi krokami, jakie zamierza podjąć Ministerstwo Gospodarki Morskiej, czyli konsolidacja ze szczecińską stocznią remontową. Nie wiem, coś tym możemy dodać. Następne kroki to planujemy razem z naszymi radnymi, którzy nas wspierają tutaj też tej dzisiejszej akcji, a będzie zwołanie niestety po raz kolejny nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej stricte naszemu zakładowi. I myślę, że uda się to zrobić już w przyszłym tygodniu, w czwartek, w piątek. Tak jeszcze przed świętami. Skoro my nie mamy spokoju na święta, to myślimy, że i zapewnimy ten spokój, nie pozwolimy na ten spokój też i polityce. Bo prawda jest taka, że wszystko by było dobrze, gdyby polityka w 2012 roku nie weszła do naszego zakładu. I my byśmy bardzo chcieli, żeby ta polityka wyszła z tych zakładów i naprawdę będzie wtedy dobrze. Dziękujemy ślicznie. Krzywo, nieważne, najważniejsze jest praca. Dzień dobry, możemy zająć te czasy, jeżeli pan chce. Pan to może u pana, bo pan ma listę. On ma to samo, tylko że ma listę ten do zamknięcia. I tu mówię, że to zarazy. No wyszła dziewczyna, nie? Jeszcze Oli koleżanka z mocy. Papa już mi przypasowała do tego.